Dzień dobry, panie Arku. Dzień dobry, panie Szczepanik, Szczerki, Szczepański. Z nami jest Arkadiusz Wrzostek. Powiedz mi, jak tam dzisiaj dzień mija na targach FIWE? Dobrze, bardzo fajnie, dużo ludzi. Jestem tutaj na stanowisku aktualnie Dragon Sports. Dużo przewija się ciekawych ludzi, z którymi można porozmawiać i jest fajnie. Ogólnie, jak obserwować twoje media społecznościowe, to współpraca z firmą Dragon dobrze się chyba układa. Raczej tak. Raczej bo tam tak. Dużo fotek. Tak, jestem aktualnie menadżerem tej firmy, więc jeżeli ktoś potrzebuje jakiś sprzęt, piszcie do mnie. Czyli przejmujesz. Nie za darmo. No to wiadomo. W tych czasach nie ma nic za darmo. Ja myślę, że swoją marżę, podwajam tą cenę. No, to na pewno zamówień będzie mnóstwo. Dobra, powiedz mi... Konrad Cichosz. Menadżer Konrad Cichosz. Okej. To się wytnie, spokojnie. Tak, tak. Dobra, powiedz mi, jak tam wygląda twój trening, kiedy gdzieś się bijesz i jak to... Generalnie nie trenuję już, stwierdziłem, że w ogóle nie będę trenował do tych walk. Po prostu wychodził i po prostu... I jak będzie, tak będzie. Opcja Dawid Haraś. Dokładnie, to nie jest... Znasz? 0-10? 14-0. No, 0-14. Ta opcja jest całkiem niezła, też nie trenuję, idzie, wchodzi i jest dobrze. No właśnie, i widzisz. Więc może, może mi też to przyniesie jakieś pozytywne efekty, więc... Dobra, Marcin, a teraz tak poważnie, bo troszeczkę minęło od czasu tego przegranego pojedynku. Pozbierałeś się po tym wszystkim, poukładałeś to wszystko w głowie, jak to wygląda? Pozbierałem się, generalnie mówię, no ja pochodzę do tego tak, że dwóch zawodników wchodzi do walki, jeden musi wygrać, jeden musi przegrać. Niestety tym razem ja przegrałem, jeszcze wrócę sklepać go i odebrać to, co moje. Powiedz mi, na tę galę w Dublinie... A potem zakończę karierę. Jako mistrz? Jako mistrz. Okej, okay. Mi pasuje, myślę, tobie będzie również pasowało. Na grudzień chyba się szykujesz, jeśli nie, to... Nie wiem, będę gotowy na październik, listopad, grudzień. Na każdy. Możesz zdradzić nie nam. Mówię, nie muszę trenować już, więc... Tak. Tylko jeszcze trzeba ten, uważać na plecaki. Dokładnie. Tylko to trzeba trenować. Bo i teraz będę generalnie, jak jest ściana klatki, to będę po prostu walczył tak, przy ścianie, żeby... O, no tak. Wyszedł, tak. Można? Można, można. No i wszystko. Okej, powiedz mi, myślisz, kto będzie posiadaczem pasa, jak będziesz się znów o to bił? Szczerze mówiąc, mam robi to gdzie? Właśnie. Mam to w dupie. Im słabszy przeciwnik, tym lepiej. Więc... Proste. Proste. Dobra, klub wasz. Pytałem już o to Karoliny. Powoli faktycznie startujecie, tam remonty trwają. Wszystko jest już naprawdę w fazie bardzo zaawansowanej. Od października ruszamy z nową siedzibą Shark Club Team. I zapraszam cię również na otwarcie, bo ono będzie huczne. Dobra, no z wami na pewno będzie huczne. Także myślę, że spróbuję skorzystać. Powiedz mi, bo korzystacie z Octopusa i tam wykorzystujecie tę salę, tak? Tak jest. Dzięki uprzejmości naszych przyjaciół z Octopusa wytrobimy sobie poranne treningi grupy zawodowej, a wieczorem jeszcze uczęszczam na grupy otwarte, więc jestem tam bardzo często. Powiedz mi, będziesz gdzieś jeszcze chciał jeździć poza granicę kraju, czy macie tam taką pakę, że nie ma sensu póki co nigdzie wyjeżdżać? Mamy plan generalnie pojechać do SBG na dwa tygodnie. Jak to wypali, nie wiem. Taki jest plan, ale mam nadzieję, że wypali, bo tam jest też naprawdę dobra ekipa i znamy się już tam, można powiedzieć, z chłopakami, więc i z trenerami, więc myślę, że to będzie byłby fajny wyjazd. Jeżeli się nie uda, nie będę płakał. Mam z kim porobić. Niestety jeden z moich głównych sparring partnerów, Damian Stasiak, pojechał do Albuquerque, więc trochę mi przykro z tego powodu, ale Nie pochodziło ci po głowie, żeby zrobić to samo? Chodziło, nadal chodzi, nie wiem, może kto wie. Nie wiem, co się jutro wydarzy. A rozmawiasz z Damianem? Coś już pisałeś? Od czasu wyjazdu nie gadałem. Przed samym wyjazdem, jeszcze na ostatnich sparringach robiliśmy akurat razem i trzymam kciuki, widzę, że sobie tam radzi. Widziałem na jego Instagramie, że trenuje i sobie radzi dobrze. Dobra, nawiązałeś do SBG, no to ja nawiążę do walki stulecia, najdroższej walki w historii sportów walki. Zaskoczony byłeś tym, jak ta walka przebiegała? Szczerze mówiąc, nie byłem zaskoczony.
myślę, że każdy, kto trochę zna sporty walki, ludzie ogólnie mocno mi jechali, że kibicuję Conorowi. Ja trzymałem do niego kciuki i miałem nadzieję, że on wygra. On nie był faworytem tej walki, ale ja zawsze kibicuję underdogom. Najczęściej. Więc no nie byłem zaskoczony, no Floyd pokazał swoje obycie ringowe. Pierwsze trzy rundy w ogóle nie zadawał ciosów. Conor zadawał tych ciosów mnóstwo, wypompował się i było jak było, wiadomo, więc zmęczony przeciwnik to łatwy przeciwnik. Myślisz, że to jednorazowy wyskok Conora jest do boksu i wróci do MMA? Mam nadzieję, że jeszcze zawalczy z Paulim Malinadżem. No to chyba wszyscy na to bardzo, też. Bardzo wkurwiający jegomość. No ta walka też myślę, żeby była fajna, tylko nie wiem, czy by się też sprzedała, tak jak ta. Myślę, żeby się sprzedała. Myślę, że może jako McGregor Promotions w Irlandii, nie żeby się sprzedała, no bardzo dobrze. To też Chelsonen w jednym z tych rozmów przed walką mówił, że i on wcześniej o tym wspominał, że na walce już tuż przed walką ty zaczynasz promować następną. Oczywiście, i on to samo robił, oczywiście, nie? Oczywiście, tak samo właśnie mówił też o tym, że nie będą się, jak się pytają, kto, z kim chcesz walczyć, to nie mówisz, nie wiem, kogo mi dadzą. Ja chcę najsłabszego przeciwnika, którego macie. Dobra Marcin, ja tobie bardzo dziękuję i czekam na to, jak dostaniemy jakieś kolejne informacje od was z obozu i konkretnie dotyczące twojej osoby. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. Bye.